Medal Królewski to nowe odznaczenie miasta Gniezna, które wybito z okazji uroczystości jubileuszowych, które będziemy obchodzić w naszym mieście za rok. Widnieją na nim wizerunki dwóch królów, Bolesława Chrobrego oraz Mieszka II. Odznaka będzie przyznawana mieszkańcom za zasługi, działalność i osiągnięcia. Tak jak wszyscy doskonale wiemy, zbliżają się dużymi krokami już obchody milenijne w Gnieźnie z okazji tysiąclecia koronacji króla Bolesława Chrobrego i Mieszka Lamberta. W związku z tym też właśnie medal królewski, który będzie wyróżnieniem dla osób zasłużonych dla działalności na rzecz miasta Gniezna, na rzecz różnych organizacji pozarządowych i ogólnie działalności społecznej. Dlatego też właśnie z tej okazji został wybity nowy medal, którym będę jako prezydent honorował właśnie takie osoby, które zasłużyły się dla miasta. Tą pierwszą osobą, która została wyróżniona już w tej chwili, to jest ksiądz prymas arcybiskup Wojciech Polak, któremu wczoraj, w dniu wczorajszym wręczyłem numer jeden, a więc medal z numerem jeden, jako że powinna być to osoba, która rzeczywiście jest zasłużoną osobą nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale właśnie przede wszystkim dla miasta Gniezna. Ja współpracuję z księdzem prymasem już blisko 10 lat i wiem, że zawsze Gniezno leży mu bardzo głęboko w sercu i zawsze lobbował w najwyższych władzach również państwowych na rzecz właśnie Gniezna. Teraz bardzo mocno też współpracujemy w przygotowywaniu obchodów właśnie milenijnych w przyszłym roku. Także przyjął tutaj wyraził zgodę na udział w komitecie honorowym i tak jak powiedziałem, cały czas wspiera też przygotowania do obchodów. Jeżeli chodzi o sam medal, to medal na awersie ma podobiznę króla Bolesława Chrobrego, natomiast na rewersie znajduje się właśnie Mieszko II Lambert i mamy również symboliczne daty, czyli 1025-2025. W tej chwili medali na ten moment mamy około setki. Oczywiście to też będzie, jeżeli będzie taka konieczność, to będziemy też ten nakład uzupełniać. Natomiast wnioskować można poprzez złożenie wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej miasta Gniezna. I nie tylko, można oczywiście ten wniosek pobrać w promocji, wypełniony wniosek złożyć w biurze podawczym. No i oczywiście będzie to też rozpatrywane co do merytoryki i zasadności przyznania. Obecnie nie wiadomo w jakiej formie i kiedy medal zostanie wręczony kolejnym odznaczonym.